Dzień dobry, dzień dobry. Ja właśnie zmierzam, słuchajcie, na botoks i zrobić sobie usta. Prawie dojeżdżam, tym razem w Jastrzębiu robię, także zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie git, bo pierwszy raz idę w to miejsce. No, trochę się stresuję, nie powiem, już całą noc mi się to śniło, więc zobaczymy, jak to będzie. Mamy poniedziałek, za 10:09 rano, dzieci zawiezione, a ja idę się upiększać. W końcu przestanę się marszczyć, tak i tak, bo już mi się tutaj zaczęły takie nieładne bruzdy robić. Taki prezent ode mnie dla siebie. Dobra, pokażę Wam się później. Tym razem postaram się Wam pokazać cały proces jakby leczenia, gojenia się ust, o tak. I już jestem po. Usta są przecudne, chociaż już zaczynają chyba puchnąć z tego, co wiem. Ale te łuki. Jak tak patrzę na siebie, to fajnie. Bardzo profesjonalna pani, jestem bardzo zadowolona z tą książeczkę, z preparatem, jaki został mi podany, zarówno botoks, jak i właśnie usta. Wszystko profeska, ankiety, nie ankiety, ekstra. Także jestem bardzo zadowolona. No teraz tylko poczekać, aż opuchlizna zejdzie, jeszcze pewnie spuchną bardziej. Będę się Wam pokazywać. Teraz jest dokładnie, teraz mija godzina, od kiedy weszłam do gabinetu, bo jest 10, a weszłam o 9, także no, krwiaczki jakieś chyba będą, aczkolwiek, tak, będą. No fajnie, cieszę się, słuchajcie. Druga rzecz, ból. No 4 na 10, słuchajcie, jak ona da tą maść z lidokainą, bo to chyba lidokaina jest, to nie jest tak strasznie. Potem, jak już zaczęło pod koniec puszczać, to może bardziej troszeczkę. No tam jest dużo wkłuć i wiem, że ona tak robiła, że cofała, dawała, cofała, dawała. Najgorsze chyba wkłucia w sumie. A botoks to tam zaszczypało trochę i tyle. Ekstra. Powiem Wam, że cieszę się. Lubię o siebie dbać. I naprawdę spoko. Dobra, jadę do domu, bo muszę podzwonić. Jeszcze muszę wyjechać tutaj z Jastrzębia. Jadę drogą, której w ogóle nie znam jeszcze. W ogóle tak śmiesznie mówię, bo mam takie zdrętwiałe te usta. I muszę pamiętać, że 4 godziny po botoksie nie mogę się schylać, muszę patrzeć tak. Nawet w telefon, więc to jest to. No. Ale będę glanojadkiem dzisiaj. Teraz jak mam bardziej czerwone te wargi, to mam wrażenie, że mam bielsze zęby, słuchajcie. I przynajmniej mojego zęba do piwa nie widać. Oh yeah. Dobra, jadę. No hejka. 3,5 godziny później, mały update tego, jak puchnę i jak powychodziły mi krwiaczki, zobaczcie, tu i tu, mam taki fajny kaczy dziubek, dlatego też przyjechałam z Alą i wysłałam ją po młodego, bo jakoś tak mi wysoko i z takimi ustami, wprawdzie jest zimno i mogłabym się szalikiem zakryć. No ale wiecie, ale takie trochę są odrętwiałe i nie umiem tak do końca mówić, tak wiecie, jakbym chciała coś szybko powiedzieć. Chociaż właściwie nawet całkiem szybko mówię z tego, co mi się wydaje, ale no... Czasami nie umiem wyartykułować, o, jak jest trudniejsze słowo. Niemniej, było 8 stopni rano i zmieniło się to w 2. Słuchajcie, taki powrót zimy. Za pół godziny minie też 4 godziny od botoksu, więc pójdę i uroczo się zdrzemnę, bo jak wszyscy wiemy, była zmiana czasu, więc wstałam w sumie 5:15. Co dla mojego mózgu... No. Taka jeszcze ciekawostka przed zrobieniem ust. Nie jedzcie żadnych ibuprofenów, ani nie pijcie rano kawy. Po już możecie, ale przed nie, ponieważ to wzmaga robienie się krwiaczków. Śmiać mi się chce z siebie, jestem taki glonujaczku. Urocze, nie? Może teraz zostaną trochę większe, bo te poprzednie mi się też podobały, powiem Wam, ale już po pierwsze już połowa ich zeszła, a po drugie, no mogłyby być tak ciutko większe. Większe? Większe. Wydaje mi się cały czas, że mam zęby bielsze, nie wiem, o co z tym chodzi. I nie widać mojego... Tak, a potem Wam powiem, dlaczego się tak długo nie odzywam. Znaczy się długo, w sumie to był tydzień, nie nagrywałam. A w sumie może jeszcze teraz Wam powiem, zanim dzieci przyjdą. Nie odzywałam się, bo jakieś takie mini załamanko miałam. Nie chciało mi się w ogóle...
W sensie nie chciałam do was gadać, dlatego że byłam smutna bardzo i jakby zaczynałam i nie kończyłam, bo ten smutek był taki wszechogarniający. Jakaś taka wzmożona deprecha na wiosnę, nie wiem. W każdym razie już się z tym uporałam. Dałam sobie czas, stwierdziłam, że nic na siłę, nie będę dawała sobie presji. Poleżałam, pomyślałam, poczytałam książki, pospałam. No i jestem. Może mi ta przerwa tygodniowa była potrzebna. Jakby pobocznie też dzieje się dużo rzeczy w moim życiu, o których wam no nie mogę powiedzieć. Dobra, dzieci przyszły. Pa! Dzień dobry w dzień drugi. Nie patrzcie na moje pimpki, ponieważ są posmarowane maścią i się dalej leczą. Trzeci tydzień już. W każdym razie moje usta dziś wyglądają już lepiej niż wczoraj. Natomiast mają dużo krwiaczków. Teraz widać. Takie krwiaczki mi wyszły dość duże na górnej wardze, ale jeżeli chodzi o puchliznę, to jest już dużo, dużo lepiej. Mam też wrażenie, że ta górna jest trochę bardziej sztywna niż dolna, aczkolwiek w porównaniu do ostatniego razu ja już umiem wszystko, nie powinnam tak robić, teraz powinnam ochrzan dostać, nie wolno robić takich rzeczy. W każdym razie potrafię już i zrobić dzióbek i jakby zrolować te wargi i wszystko, więc na plus jestem pozytywnie zaskoczona. I też mam wrażenie, że te kąciki tym razem są tak fajnie wyżej uniesione. Ja wiem, że te krwiaki wyglądają przerażająco, ale one znikną za dzień, dwa, więc będzie wszystko cocy. Dobry, dzień dobry, witam się z wami dzisiaj 2 tygodnie po zrobieniu ust. Wczoraj byłam na kontroli i zostawiłyśmy 0,2 kwasu, w razie czego, gdyby coś tam trzeba było dostrzyknąć. I troszeczkę dostrzyknęłyśmy w dolną wargę. Botoks też dostrzyknęłyśmy tutaj, bo tutaj do końca mi nie chwycił, nie wiem czy wy to widzicie. Już prawie, teraz już zaczął działać ten, który wczoraj dostrzyknęliśmy. W każdym razie tutaj na lwie musiałyśmy dostrzyknąć. Te usta wcześniej też zostały mi rozmasowane, zanim dostrzyknęłyśmy jeszcze te 0,2. No i mam tu takiego małego krwiaczka dzisiaj, ale to nic. Ja już dzisiaj na nich mam normalnie błyszczyk, także fajnie. Moje pimpki sobie nareszcie schodzą. Chyba w końcu ta suplementacja i te kremy, które stosuję, zaczęły działać. Słuchajcie, aleluja, bo już normalnie nie mogłam na siebie patrzeć. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Że mam też te zdjęcia, które robiła mi Marta. W ogóle świetna dziewczyna. Wszystkie namiary na ten salon będziecie miały oczywiście pod spodem. Robi fajne promki. Jest na Instagramie, na Facebooku i tam właśnie najczęściej pojawia się info o tych promocjach, więc zostawię wam wszystkie linki. A teraz zabieram was do action, ponieważ zaplanowałam sobie metamorfozę balkonu na dole. Balkonu czy tarasu? Zawsze mi się to myli. Na dole jest taras. I chcę takie fajne, przytulne miejsce do siedzenia zrobić, a żeby to zrobić, kupię sobie taki makramowy fotel w Action, który tam kosztuje 109 zł, a wszystkie inne w innych sklepach są średnio, no, 50-60 zł droższe, więc zamierzam z tego skorzystać, zaraz sobie tam pojadę, wejdę chyba też do Ciucha, bo dzisiaj wyprzedaż, tam na tekstylowo, no i co, zabiorę was ze sobą, zobaczymy, czy tam coś upolujemy, czy nie. A potem będziemy razem właśnie tą metamorfozę robić. Wczoraj już tam szczotą wymyłam te wstrętne kafelki. Nie lubię tych kafelek, one są po prostu obrzydliwe. No ale póki co muszę na nie patrzeć, więc położę na nie taki dywanik. To też potem zobaczycie. Mam kilka fajnych pomysłów, myślę, więc do boju. Marzy mi się taki, wiecie, jak z Pinterestu, takie światełka, takie różne pierdy, smerdy, jak ja to mówię. Pierwszy przystanek, bo to mam po drodze, więc najpierw idę tutaj, bo jak jest wyprzedaż i jest już 10, to jak będę wracała z Action, to tu już nic nie będzie, więc do boju. Czas na dealza. Thank you.
więc sytuacja wygląda następująco, ale ciepło się zrobiło. Nie ma tu tego fotela. Mimo tego, że to Action jest większe, to muszę jechać do tego mniejszego, czyli do miasta. W sensie do innego właściwie, bo ja jestem teraz w Włodzisławiu, a muszę jechać do Rybnika. No dobra, niech będzie. Jest która? 11:41, więc pylnę się tam. Bo mam na to parcie. A jak tutaj nie ma, to znaczy, że za chwilę tam też nie będzie. O Jezu, muszę otworzyć okno. Kupiłam świeczkę w Sinsaju. Fajnie pachnie, taka. Idzie za 12,99, taka duża. Z taką fajną przykrywką. I faktycznie pachnie taką, wiecie co? Tu jest napisane pine, ale to jest dla mnie trochę taka skoszona trawa. Fajnie będzie. Zapaszek, mam ochotę na kawę, więc jadę i wracam. I piję kawę i robię. Witajcie kochani! Mamy następny dzień. Tak ten vlog będzie się składał z kilku, jak zwykle zresztą. Dzisiaj właśnie się wybieram po córę do szkoły. Zrobiłam minimalny make-up. Dalej się jaram swoimi ustami. Już wszystkie krwiaczki, wszystko poschodziło, także fajnie. Muszę się tu pokrzątać, też posprzątać ogólnie rzecz biorąc. Z córą muszę jechać do Auchan, ponieważ pokażę wam tylko tutaj sneak peek. W Action kupiłam sobie taki fotel. A ona chce coś takiego, tylko taki hamak. Wezmę was ze sobą, to wam pokażę. Do pokoju jakby. Taki hamak w formie takiego siedzenia. No zobaczymy, czy jeszcze będzie, a może będzie w jakiejś promce. Także jadę z nią, bo i tak mam godzinną lupkę między dziećmi. Jak jeszcze chwilę do was pogadam, to się spóźnię, jak zwykle. Od dzisiaj też zamierzam... Zobaczymy, czy mi się uda, ale zamierzam zmienić jakby swoje żywienie na takie bardziej... pełnoziarniste, które będzie mi na dłużej syciło i mniejsze porcje i zupełnie coś innego, zero jakichś sosów tłustych, wiecie o co chodzi. I wdrażam swoje treningi Orbitreka. I zobaczymy, czy zrobię formę do lata. Bo ogólnie nie jest źle, cały czas sobie tam ćwiczę. Ostatnio nie miałam ani weny, ani siły za bardzo, powiem wam szczerze, ale zawsze chociaż te brzuszki zrobię, więc tyle dobrze. No ale jak wiemy, dieta to jest 70% sukcesu, więc trzeba się i za to zabrać. Teraz już mamy sezon na pomału, na warzywa i tak dalej. Kiże są drogie jak piekło po prostu, ale nieważne. W każdym razie kupiłam sobie też mrożonki, jakieś tam fasolki szparagowe, brokuły i takie tam rzeczy, więc chcę spróbować. Zobaczymy, ile wytrwam. Ja nie mówię, że się będę katować, bo nie. Po prostu chcę jakby zmienić rzeczy, które jem. Na nie tyle, że chudsze, tylko po prostu chcę spróbować czegoś innego. O, na przykład dzisiaj sobie kupiłam kaszę chyba jęczmienną, ale jakąś pełnoziarnistą. Pokażę wam też później w Biedronce. Pierwszy raz taką widziałam. I nie była jakaś mega droga, bo 3,70 za pudełko, także spoko. Tak. I co? No, do zobaczenia później. Jeszcze wam zapomniałam powiedzieć, że jutro spotykam się z pewną youtuberką. Z Gliwic, którą na pewno znacie, a jeżeli nie znacie, to link do niej znajdziecie pod tym filmem. Spotykamy się na kawę pierwszy raz, tak po prostu... Wiecie, co jest najśmieszniejsze, że ja do niej też już byłam w trakcie pisania maila, ale jakoś tak wyszło, że nie dokończyłam go pisać i ona kilka dni później się odezwała. Siła przyciągania? Wydaje mi się, że tak. Idziemy do Sinsaya. Ale kolorowo. Najlepszy dział ever. Ramoneski. Nie? To jest już chyba twój vibe. Nie są fajne. Jakby nie mój. Te? Mhm. No bo one są takie, wyglądają jak spódnica w sumie trochę, jak się je złączy. No. Widziałam taki kombinezon ostatnio. Taki dokładnie. Dokładnie taki. W takie prążki, tylko to był kombinezon cały taki. W ciuchu. Ładnie to nawet wygląda i tak się zastanawiam, czego nie kupić. No ale... Będzie. To też mi się podoba, ale ja nie mogę takich rzeczy nosić, bo wyglądam wtedy, jakbym miała oponę na brzuchu, bo to się tak głupio kończy. No. No ale to jest tak skrojone, wiesz? Ten jest fajny. No. Jakieś dziwne światło. O, tu jest taka spódnica, jak ja chcę. Dokładnie. Bo ona ma tutaj rozcięcie. No właśnie nie. I tutaj w środku ma, widzisz? Ekstra.
Nawet fajny materiał, ciekawe co to jest. 32. Będzie tutaj. Ty i właśnie, i to jest len. Ha, tak myślałam. To nie jest bawełniane. 59 zeta. To będzie bawełniane, no? Dużo jeansu. Fajna oversize'owa koszulka. No. Fajne są, że są z wysokim stanem, no. A nie takie łonówki. Te bardziej te podwoją, nie? Znaczy, wiesz co? Między tymi a tymi to też te bardziej. No, bo one są bardziej podergane, to dlatego. Aha, ja że... po tobie geny. Genów nie przeskoczysz. No właśnie. Takie buty były fajne, ale o, perfect. To jest sukienka, bo no, to się tak robi. Wszystko, co tu jest. Epicko. Co nie? Ciekawe, czy by to... Chociaż? No, my nie, może być za sukienkę. Wszystko, co tutaj jest. No i co? O, międzysezonowa wyprzedaż? Wow. To jest coś, co lubimy najbardziej. Tak. Przypowiedź. Fajne okulary. Fajne okulary. Jaki kształt mi się podoba. Podobałby mi się taki kształt normalnie. No. Ładne są. Wygrasz mnie w lusterku. To ma do... Nie, te są epickie, zobacz. Oje, one są... Ja nie mogę, ale czederskie. Ile one kosztują, bo one były popularne nawet na Instagramie. Aha. Ale nie chodzi. Wkraczamy w strefę, patrz, tu są pioruny, a tu są chmurki. No genialne są w ogóle. No właśnie mi się podobały takie i wiesz, że ja ich szukałam? No ubierz. OMG, ale bad. O, Harry Potter. No, tak. Nie widać. Te są ładne też, nie? No. Takie zerówy. Fajne. My, które sobie tu mierzymy. 12 zł. Ej, fajnie nawet. OMG, mama. Boże, ale jak bym była mądra. Chociaż trochę mam wrażenie, że mogłyby być dłuższe tutaj, nie? Czy nie? Mm-mm. Ale fajnie nawet. Ciekawe, jak te będą wyglądać. Poczekaj. Już mierzę, to zobaczę. Fajne są, podobają mi się. Podobały mi się takie na co dzień, powiem ci. Mogłabym tak chodzić, nie? One mają taki ciekawy kształt dosyć. I wygodne są mega. Takie też były w zeszłym roku. Miałam je. Fajnie się w nich chodzi, ale szybko się zużywają, nie? Tak? One są takie mięciutkie. Co to jest? No to są raki? Tak. O, są matko. Raki. Gdzie one kosztują? 25 zł, tak? Ja chcę chodzić w rakach po domu. The best from the best. Let's go. Mam wrażenie, że sezon na SPF-y dopiero co był i już znowu jest. I znowu potem nie będzie, jak znam życie. Ej, tu jest jakiś inny jeszcze. Nowy sen ozon. 13 zeta. Wodoodporny, proszę. I jest go 100 ml. Ej, on jest matujący. Tak? Czy to ktoś przełożył? Nie, bo tu jest 50 ml. To gdzie jest ten matujący? Pewnie już wyszedł. Tu jest ten, który ja lubię. Ten Sun Med. Fajny jest. Nie wiem, najlepiej jak go się... Mustela. A co tu? To są już droższe. To jest też fajna rzecz. To jest ten fixer, który ja cały czas używam. O, to jest fajne. Na sery. To jest wszystko popo. No, to jest ładne tutaj. No. Poszewka, to by na ten nasz, na taras by nam pasowało do tego krzesła teraz ta poszewka. Ta poszewka, taka boho właśnie. A, to jest poszewka. No, a to co jest? To jest dywanik. To jest dywanik? To jest kot chyba. Dywan? Dywan? To jest chyba to, ten dywan. Ale my mamy coś innego, bo u nas by się to jest ładne, to mi się podoba. No to jest też pasuje do takiego... Na świeczkę, taka łapka. A wiesz, że to można samemu z gipsu takie coś zrobić, z rękawiczek. Wiem. Właśnie? Świetne. Jaki fajny tutek. O, to jest... No, myślałam, że to świeczka. Nie, to jest doniczka. Takie świeczki o, są w Action. Fajne za, i to za 10 zł. No, są. Jakiś nowy podkład z... A. Moje głowa w tym dotrze pięknie. Za dwie dyszki, a to jest ten, co Ada testowała. To jest jakaś nowość.
39. O, czy ty mnie tu lustrze widzisz normalnie? Nie. Fajnie. Pokaż się. Jakie lustro. Ciekawe, jak on wygląda. Ale, taki Jezu, to jest jak filtr na Instagramie albo na TikToku. Witajcie, kochani. Ja już ogarnięta. Jak widzicie, nastał następny dzień. Wczoraj się był dość intensywny, ale zrobiłam trening i jadłam zdrowo, tak jak sobie założyłam. Właśnie się ogarnęłam, zawiozłam najpierw dzieci do szkoły, zjadłam śniadanie i teraz mam jeszcze godzinkę czasu do spotkania, więc stwierdziłam, że sobie tutaj koło mnie skoczę do Ciucha. Dzisiaj tam jest wyprzedaż, chyba wszystko po dyszce. No i tak zamiast siedzieć na tyłku i czekać, to tak pomyślałam, że spożytkuję ten czas. Do Biedronki i tak muszę wejść, a to jest nad Biedronką, więc fajnie. Może coś fajnego złowię. Tam był taki fajny, takie fajne spodnium. Zobaczymy, czy jeszcze będzie. Tak, dzisiaj też szykuje się intensywny dzień, bo muszę jeszcze zajechać do Żor. Moje dzieciaki w ogóle zupełnie inaczej kończą oczywiście, niż się tego spodziewałam. Znaczy się jedno z nich konkretnie. No, pogoda jest dziwna. Nie wiem, czy nie będę musiała czapki ubrać, bo wieje jak nie wiem co. Tutaj zaraz Wam pokażę, jak chilluje się mój pies. Zresztą dzisiaj to na pewno widzieliście na Instagramie wcześniej. Proszę bardzo, tutaj pokazuję Wam, jak powinno się żyć. Proszę, kitki. Tak, to jest mój szlafrok, którego nigdy nie mogę sprzątnąć, ponieważ zawsze tutaj bytuje taka mała istota, która warczy już. O, patrzcie, jak on jest tam zakopany w ogóle, hit. Gdzie ty masz głowę? Chłopie, jak tyś tam wlazł? Don't bother me, don't bother me. Te łapki to... A jak on tu ma cieplutko? Dobra, już się nie wkurzam, śpi. No, to słyszeliście właśnie jego oburzenie. Jak ktoś śmie go nerwować z rana. Potrzeba mi kawy. Bardzo. Ale jeszcze jej nie wypiję, bo i tak będę piła w fokusie pewnie. Więc sobie to zostawię na później. Pokazałabym Wam, jak teraz leżę, ale byłoby to nieco zrealne, więc nie mogę. Czym do mnie do góry leży teraz? I tym optymistycznym akcentem teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia później. Stwierdziłam, że jednak Wam pokażę. I dam gwiazdkę tam, gdzie trzeba. A ta nóżka zakięta. No hit. Nie, no po prostu na komet. Dzień dobry. Tak, Marzenka stuka. Bez podtekstów. Kawę. Ja już widzę, co się będzie działo. W komentarzach. Idziemy sobie pozwiedzać Hebę teraz, a potem Rossmana. No i Bóg wie co jeszcze, nie? Tylko jeden Bóg wie. Exactly. Ale ja się boję tramwaju. Jak mi psa jedzie, to będę marmolatą. Zostawisz auto pod śmietnikiem. O kurde. Ale jak mi przejedzie, to nic ze mną nie zostanie. Nie zostanie. Się pod Oszonem, zostawisz auto pod Oszą. Ale którym? I... Tam jest jeden? Tam na pewno jeden jest jeden. Oszą, jeden? A tu na wlocie do Gliwic jest. Tak, my już idziemy. Ja muszę odebrać Ale, bo mnie po prostu... Wiecie, nie? A ja muszę też do swoich dzieci. No. Poczekaj, tu jestem Władka, a tu nie. To jest nie fair. No. No, widzisz? Różnica w kamerze. Tak, tak. No to już ostatnio... Porównamy, nie? Odbieram cię obiektyw. Ja już w trzecim filmie odbieram obiektyw. On idzie z kogo, do ciebie idzie, bo jeszcze nie przyszedł. Dobra, i tym optymistycznym akcentem kończymy to spotkanie, nie? Do następnego. Tak, planujemy coś fajnego. No jak zwykle. Trzymajcie musimy się. Musimy jeszcze trzymajcie kciuki, żeby to doszło do skutku, bo to planować to jedno, nie? Tak, wszystkiego dobrego, co Was spotka i do następnego, hej, pa, pa! Pa.